Zacznij inwestować już dziś. Pobierz aplikację XTB. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na przedwyborczy wywiad polityki zagranicznej. Program, w którym kandydatów na europosłów pytam o sprawy naprawdę bardzo ważne dla europejskiej debaty politycznej. A dziś moim gościem jest pan Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł, a już wkrótce może europoseł kandydujący z list Trzeciej Drogi ze Śląska. Witam bardzo serdecznie. Ze Śląska, Zagłębia, Podbeskidzia i ziemi częstochowskiej, jeśli chodzi o ścisłość, czyli z terenów obecnego województwa śląskiego. Tak jest, dziękuję za to wyjaśnienie. Zacznijmy od Ukrainy. Panie ministrze, jaka powinna być polityka Polski względem Ukrainy na forum Unii Europejskiej? Czy Polska powinna zabiegać o jak najszybsze członkostwo Ukrainy we wspólnocie, a może taka wizja jest zupełnie nierealistyczna? No i jak w tym procesie zabezpieczyć polskie interesy? Członkostwo Ukrainy we wspólnocie no to jest pieśń przyszłości, dlatego że nie może stać się członkiem wspólnoty państwo, które ma nieuregulowane stosunki graniczne albo które znajduje się w stanie konfliktu zbrojnego, a w takim stanie dzisiaj znajduje się Ukraina. Więc to, co my powinniśmy robić na forum Unii Europejskiej, ale też na wszelkich innych możliwych forach, to zachęcać wszystkich, którzy tylko mogą pomóc Ukrainie, żeby udzielać jej jak największej pomocy właśnie po to, żeby Ukraina wygrała wojnę i właśnie po to, żebyśmy za naszą wschodnią granicą mieli pokój. Wtedy będzie można rozpocząć rozmowy o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Ale Ukraina, nie będąc członkiem Unii Europejskiej, staje się de facto członkiem jednego wspólnego rynku. Jak zabezpieczać polskie interesy gospodarcze w ramach tego procesu? No, gdybyśmy dzisiaj wyobrazili sobie taką sytuację, że Ukraina jest członkiem wspólnoty europejskiej, jest członkiem Unii Europejskiej, czyli na przykład znikają bariery celne pomiędzy Polską a Ukrainą, no to obawiam się, że wywołałoby to niezły zamęt nie tylko w polskiej gospodarce, ale przede wszystkim w ukraińskiej gospodarce. Właśnie dlatego ten proces akcesji, przystępowania do Unii Europejskiej jest zwykle rozpisany na kilka taktów, na kilka okresów. Polska przecież również to przechodziła. Nie od razu polskie towary miały wolny wstęp na rynki unijne, nie od razu skończyły się okresy przejściowe dla polskich pracowników. Po wejściu do Unii Europejskiej, zdaje się, bez przeszkód mogliśmy pracować tylko w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, a w Niemczech dopiero kilka dobrych lat później. Więc to pokazuje, że Unia Europejska potrafi zabezpieczyć swoje interesy. No i tak jak mówię, no przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej no to jest na dzień dzisiejszy pieśń przyszłości. Pozostając jeszcze w temacie rozszerzenia Unii Europejskiej, tematu, który nie dotyczy oczywiście wyłącznie Ukrainy, ale również na przykład Bałkanów, ten temat zlał się na forum Unii Europejskiej w jeden temat z potrzebą reformowania Unii Europejskiej. I zanim przejdziemy do samej reformy, chciałbym zapytać pana o to, czy zgadza się pan z taką tezą forsowaną najpierw przez największe państwa Unii Europejskiej, a później tezą również popieraną przez instytucje europejskie, że jeżeli ma dojść kiedykolwiek do rozszerzenia Unii Europejskiej, to tylko po zmianie systemu politycznego w ramach Unii Europejskiej. No, bardzo mocno w Polsce wykorzystywała to prawica. Prawica bardzo epatowała pomysłami na zmiany traktatów. Te pomysły rzeczywiście były albo lepsze, albo gorsze, zebrane przez Komisję Konstytucyjną do jednego jak gdyby worka, zaprezentowane w Parlamencie Europejskim, no bo coś z tymi pomysłami trzeba było zrobić. Zapewne traktaty europejskie kiedyś zmienione zostaną, ale tego jestem pewien, że nie stanie się to bez zgody najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, no bo na każdą zmianę traktatów europejskich musi wyrazić zgodę polski parlament. Oczywiście, czyli twierdzi pan, że tematu zmiany traktatów dzisiaj nie ma, więc nie ma co przejmować się tego typu reformą Unii Europejskiej, jeśli dobrze rozumiem, tak? Przejmować się trzeba być do tego przygotowanym, trzeba mieć nasze wspólne stanowisko. Prawica na przykład bardzo ochoczo szermuje argumentem, że nie powinniśmy rezygnować z instytucji weta, że ta instytucja weta dobrze służy Polsce. No to proszę sobie wyobrazić dzisiaj, że Ukraina jest członkiem Unii Europejskiej i na przykład jednoosobowo wetuje jakieś rozwiązania, które są niekorzystne dla Polski. Obawiam się, że w takiej sytuacji perspektywa mogłaby się zmienić, więc musimy monitorować te proponowane zmiany, musimy mieć wykształcone polskie stanowisko. Natomiast dziś sytuacja polityczna jest na tyle napięta, że nie jest to czas na rozpoczynanie modyfikacji treści traktatów. Niemniej jednak widzimy doskonale, że system polityczny Unii Europejskiej zmienia się dynamicznie w ciągu ostatnich lat bez zmiany traktatów. To znaczy oficjalnie propaguje się
podejście do reformowania w taki sposób, by odchodzić od głosowania jednomyślnie, tam gdzie jest to możliwe, przechodzić na głosowanie większością kwalifikowaną. Moje pytanie tutaj brzmi, w jaki sposób Polska może w tym systemie głosowania przestać być państwem na marginesie systemu politycznego Unii Europejskiej? W jaki sposób możemy wpływać na te zmiany, nie być wyłącznie kimś, kto dokonuje nieudanej szarży, próby zablokowania jakichś zmian, jak na przykład przy okazji paktu migracyjnego? No ale myśmy na ten margines to się troszkę sami postawili i to głównie przez 8 lat rządów PiSu. Te słynne głosowania 27-1, te słynne buńczuczne potrząsanie szabelką, mówienie, że my jesteśmy w stanie zablokować co tylko będziemy chcieli, szukanie wrogów tam, gdzie wrogów nie ma, przekonywanie opinii publicznej, że Niemcy mają rozbieżne interesy do Polaków, że właśnie tam powinniśmy szukać wroga. No przecież to było na co dzień, od choćby w telewizji publicznej. Teraz ta sytuacja się zmienia. Myślę, że teraz Polska wraca na przynależne jej miejsce. Głosowanie przeciw paktowi migracyjnemu. Ja jestem sceptyczny wobec takiego głosowania, bo uważam, że pakt migracyjny może przynieść korzyści właśnie Polsce. No bo to Polska w momencie, kiedy przyjmie kolejne uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy, będzie tym państwem, które może nie tyle zyskać na tych uregulowaniach paktu migracyjnego, ale może być obiektem solidarności. W pakcie migracyjnym chodzi o to, żeby cała Unia Europejska solidarnie radziła sobie z zagrożeniem, jakie dzisiaj stanowi napływ uchodźców ze wszystkich stron, nie tylko z południa, nie tylko od strony Afryki. Za chwilę może to dotknąć również Polskę, tak jak dotknęło to Polskę po rozpoczęciu wojny, po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Przecież przez Polskę przewinęło się ponad 2 miliony uchodźców, z czego lwia część została w Polsce, zmieniając stosunki demograficzne w wielu polskich regionach. To dla kontekstu dodajmy może, że głosowanie w Radzie Unii Europejskiej nad paktem migracyjnym mamy już za sobą i na nie były tylko Polska i Węgry i Słowacja w przypadku tej słynnej obowiązkowej solidarności. No tak, ja jestem generalnie zwolennikiem takiego stanowiska, że te poglądy w Unii Europejskiej, one muszą się ucierać, że wspólnota, polityka międzynarodowa generalnie polega na tym, nie na tym, żeby blokować przejście jakichś aktów prawnych, tylko na tym, żeby wypracować taką treść tych aktów prawnych, która będzie satysfakcjonowała wszystkich. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe, nie zawsze taki kompromis jest możliwy do osiągnięcia, ale przecież cała istota Unii Europejskiej polega na tym, że wszystkie strony tego niesamowicie cennego dla Polski układu międzynarodowego w wielu sytuacjach po prostu ustępują, idą krok do tyłu. I te takie wypracowane, utarte kompromisy potem wchodzą w życie jako prawo unijne. Zanim przejdziemy do spraw gospodarczych, które myślę, że również będą niezwykle ciekawe, chciałbym zapytać o samą konstrukcję listy wyborczej Trzeciej Drogi. No bo mamy na tej liście polityków z dwóch różnych frakcji europejskich, reprezentujących na forum Unii Europejskiej w istotny sposób momentami odmienne poglądy. Więc jak ktoś, kto chce głosować na przykład na liberała, może głosując na Trzecią Drogę zagłosować mimo wszystko, czy wybrać Chadeka, tak? To znaczy, jaka jest logika konstrukcji tego typu listy wyborczej? W województwie śląskim akurat sprawa jest prosta. Jeżeli ktoś chce zagłosować na liberała, nie głosuje na jedynkę, czyli na mnie, i wtedy wybierze liberała i nie będzie żadnego problemu z tym. Ten związek Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego właśnie charakteryzuje się tym, że dwie różne partie, dwa różne ugrupowania łączą się w jedno. Najstarsza polska partia polityczna, jaką jest Polskie Stronnictwo Ludowe, łączy się z jedną z najmłodszych, jaką jest Polska 2050. Rzeczywiście PSL jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej, a my alokujemy się w Renew Europe, czyli w tym ruchu rozpoczętym przez pana prezydenta Macrona. Rzeczywiście mamy różne poglądy, ale w polskiej polityce pokazujemy, że taki mariaż różnych poglądów jest możliwy, że on stanowi właśnie tę trzecią drogę, gdzie nie ma miejsca na ostracyzm, na polaryzację, gdzie szukamy rozwiązań kompromisowych. Świetnie nam to wychodzi, przecież
Nasze dwa kluby parlamentarne w polskim Sejmie bardzo ściśle ze sobą współpracują. Nie zdarzyło się jeszcze, żebyśmy głosowali jakoś skrajnie różnie w różnych sprawach, ale pozwala to również pilnować swoich tez programowych i swoich postanowień. Dokładnie tak samo będzie w Parlamencie Europejskim. Proszę zwrócić uwagę na rozdział pierwszych miejsc na listach w tych okręgach, w których mamy szansę na wzięcie mandatu. Tam jest porówno. Część tych tak zwanych biorących okręgów jest jak gdyby afiliowana do PSL-u, a kolejna część do Polski 2050. Frakcja liberałów w Parlamencie Europejskim rzeczywiście jest pod takim duchowym przywództwem, bo nie wprost, ale duchowym przywództwem Emmanuela Macrona, więc zastanawiam się, czy pańskie poglądy na gospodarkę i na gospodarkę Europy są równie protekcjonistyczne, co ostatnie wypowiedzi prezydenta Francji. Mamy zaostrzającą się wojnę handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. Mamy potężne cła wdrożone na chińskie produkty związane z transformacją energetyczną, półprzewodniki, panele fotowoltaiczne, samochody elektryczne po stronie Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wprost nakłaniają Europę do tego, by podjęła lustrzane działania, by wdrożyła cła na chińskie produkty związane z transformacją energetyczną. No i w Europie nie ma jednego zdania na ten temat. Są tacy, którzy mówią, że to nie jest czas na to, by rozmontować handel międzynarodowy. Takie stanowisko wyrazili na przykład kanclerz Scholz czy premier Szwecji. No ale mamy już takie głosy, że brak ceł grozi deindustrializacją Europy i takie słowa wypowiedziała na przykład szefowa Komisji Europejskiej, która już dziś co prawda te swoje ostatnie wypowiedzi nieco otonowała. Jakie jest spojrzenie ministra gramatyki na tę sprawę? No, to takie duże, duże wyzwanie, naprawdę wyzwanie na poziomie międzynarodowym, ale chyba bliżej mi jest poglądu Ursuli, przepraszam, von der Leyen, czyli tego poglądu, który przestrzega przed deindustrializacją. No, zobaczmy, co się dzieje na rynku automotive. Gdybyśmy dzisiaj konkurowali wyłącznie ceną, to zalew chińskich samochodów elektrycznych będzie nie do powstrzymania, a to spowoduje, że europejskie koncerny przestaną mieć motywację do produkowania tego typu samochodów. Przestanie się im to po prostu opłacać i to na dłuższą metę dla tych właśnie firm może stanowić katastrofę. Ja generalnie nie mam problemu z utrzymywaniem handlu z Chinami pod warunkiem, że w Chinach zacznie się przestrzegać praw człowieka, że Chiny zajmą odpowiednie stanowisko wobec Tajwanu. Jestem wiceprzewodniczącym polsko-tajwańskiego zespołu parlamentarnego. Wczoraj składałem na Twitterze gratulacje dla nowo powołanego prezydenta Tajwanu, który właśnie wczoraj przeżywał swoją inaugurację i byłem bodaj jedynym polskim politykiem, który takie gratulacje przekazał. A przecież to bardzo istotna sprawa w kontekście międzynarodowym. Kwestia tych relacji pomiędzy Chinami a Tajwanem, w którym ja widzę osobne państwo, a Chiny widzą swoją zbuntowaną prowincję. Uważam, że rynek europejski należy chronić i bliżej mi jest właśnie tych poglądów, tego amerykańskiego podejścia. Może nie aż tak drastycznie, może nie aż w tak jednoznaczny sposób, ale na pewno w sposób, który zabezpieczy rynki europejskie. Tutaj też dla kontekstu warto dodać, że Polska nie uznaje Tajwanu za państwo zgodnie z polityką jednych Chin, na której bardzo mocno Chińskiej Republice Ludowej zależy. No ale czy da się utrzymać obecne cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej bez importu produktów związanych z transformacją energetyczną z Chin? To znaczy, czy nie trzeba tutaj dokonać bardzo trudnego wyboru? Pewnie się nie da i dlatego właśnie mówię, że te ograniczenia w handlu powinny być wprowadzane w tych miejscach i w tych obszarach, w których one będą korzystne dla rynku europejskiego. No, to jest chyba taka sytuacja, gdzie powinniśmy myśleć przez pryzmat ochrony własnych interesów, własnych, czyli europejskich. Zatem sprawy gospodarcze i porządek społeczny wynikający z miejsc pracy, ze struktury społecznej również w Europie powinien mieć prymat przed jakimikolwiek celami klimatycznymi, które narzuciła sobie Europa wcześniej, tak?
Nie no, cele klimatyczne narzucone przez Europę powinny być realizowane. Powinniśmy to robić w trosce o klimat, w trosce o naszą planetę. Ja jestem może daleki od takich ostrzeżeń, że katastrofa klimatyczna dzieje się tu i teraz i na naszych oczach, ale proszę zwrócić uwagę na gwałtowne zjawiska pogodowe, na przykład na, zdaje się, powódź, niemal zalanie całego Gniezna z wczoraj, na rosnące czy coraz bardziej rozwarstwiającą się medianę temperatur, na pustynnienie, na zjawiska o charakterze suszy, które mogą no, w znaczący sposób zmienić polskie rolnictwo, spowodować, że będziemy musieli je zupełnie przestawić. To się dzieje tu i teraz i musimy w jakikolwiek sposób na to reagować. To wcale nie jest tak, że Europa jest dzisiaj liderem zmian proklimatycznych. Najwięcej w tej sprawie dzieje się przecież właśnie w Chinach. To Chiny sadzą najwięcej nowych drzew na przykład. To Chiny realizują najbardziej drastyczną politykę zmierzającą do obniżania emisji. My po prostu powinniśmy robić to, co zapisaliśmy w uregulowaniach europejskich. Wiele z problemów, które dotykają Europy, polega na braku dostatecznie dużych ilości dostatecznych pieniędzy w budżecie Unii Europejskiej. Brakuje pieniędzy na przykład subsydia gospodarcze, by na przykład pobudzić przemysł zbrojeniowy, czy na przykład by wyrównać subsydia, jakich dokonują Chińczycy, by generalnie stać się aktorem w gospodarce, tak jak robią to Amerykanie czy Chińczycy. I tutaj oczywiście za każdym razem, kiedy brakuje pieniędzy, pojawia się ten sam temat, czyli kolejna emisja wspólnego europejskiego długu. Taka perspektywa wisi gdzieś nad Europą. Są oczywiście zdania przeciwne, ale coraz częściej mówi się o tym otwarcie. Otwarcie o tym mówi od dawna szefowa Komisji Europejskiej. Czy pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania? To trzeba policzyć. Ostatnio ten wspólny europejski dług wzrósł w momencie, kiedy uchwalany był Fundusz Odbudowy. Pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy, z Krajowego Planu Odbudowy, no to przecież nic innego jak pieniądze zaciągnięte przez, jak dług zaciągnięty przez Unię Europejską. Długi mają tę nieprzyjemną właściwość, że prędzej czy później należy je spłacać. No i nie można zadłużać się bez miary i bez pamięci, więc podzielając wiele z tych potrzeb, czy tam widząc wiele z tych potrzeb, jednak jestem bardziej zwolennikiem zaciskania pasa niż zwiększania długu. Ten dług był również zaciągnięty ponownie przy okazji finansowania Ukrainy. Te pieniądze, które płyną na Ukrainę, dzisiaj też pochodzą z bardzo, bardzo podobnego mechanizmu. Jak sądzi pan, jak zachowa się frakcja liberalna w Europarlamencie, jeśli chodzi o wybór szefa Komisji Europejskiej? Wiadomo, że Europarlament przegrał tak naprawdę tę batalię o to, kto wskazuje szefa Komisji Europejskiej, no ale ma jednak sporo do powiedzenia, ponieważ musi tę kandydaturę zaakceptować. Jak pan myśli, jak zachowają się liberałowie w tej sprawie? Myślę, że powinienem poczekać na wynik wyborów, żeby wiedzieć, jak będzie wyglądał kształt przyszłego Parlamentu Europejskiego. I myślę, że dopiero to będzie dobry moment, żebym zaczął się zastanawiać nad takimi sprawami. Na razie szczęśliwie mam do nich co najmniej 3 tygodnie czasu i bardzo się z tego cieszę, że dziś nie muszę o takich rzeczach myśleć. Rozumiem. A gdyby ponownie kandydatką na szefową Komisji Europejskiej była Ursula von der Leyen z ramienia największej partii w Europarlamencie, to czy sądzi pan, że jest to wybór korzystny z punktu widzenia interesu Europy, interesu Polski? Na razie nie wiemy, jak będzie wyglądał kształt przyszłego Parlamentu Europejskiego. Mocno wierzę w to, że ten kształt nie zmieni się, nie wyewoluuje w stronę bardziej radykalną, że te ruchy antyeuropejskie czy ruchy konserwatywne nie zdobędą jakiejś znaczącej większości mandatów. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, co się w Polsce dzieje. W Polsce PiS przesuwa się z pozycji proeuropejskich na antyeuropejskie. Dzisiaj tak naprawdę trudno dostrzec różnicę pomiędzy PiS-em a Konfederacją w opowieści o Unii Europejskiej, a przecież jeszcze kilka lat temu to PiS ogłaszał wybór
Ursuli von der Leyen jako swój sukces, bo oni przecież na nią głosowali. Europejscy reformatorzy i konserwatyści poparli właśnie tę kandydaturę, w tym polskie europosłanki i europosłowie właśnie z PiS-u. Więc to wszystko pokazuje, że o polityce i o układankach personalnych można rozmawiać wtedy, kiedy znamy tło, kiedy znamy background, a dzisiaj na razie nic nie wiemy. Wiedzieć będziemy więcej z końcem czerwca. Chciałbym jeszcze wrócić na chwilkę do tej sprawy związanej z gospodarką. Czy sądzi pan, że Unia Europejska powinna subsydiować branże związane z technologią, związaną z transformacją energetyczną, nie na poziomie konsumpcji dóbr związanych z transformacją energetyczną, czyli nie dopłacanie do kupowania paneli fotowoltaicznych, ale czy powinniśmy wejść w politykę przemysłową w tej sprawie, tak jak zrobili to Amerykanie w odpowiedzi na już wcześniejsze wielomiliardowe subsydia Chińskiej Republiki Ludowej? Bo jeżeli wszyscy grają na dopingu, to w jaki sposób Unia Europejska miałaby wytrzymać konkurencję grając uczciwie? No, sam pan odpowiada na to pytanie. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli jakby nie pójdziemy tą samą ścieżką, to ograniczamy konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Więc no, znowu trzeba zważyć, co się nam będzie bardziej opłacać. Oczywiście moja dusza liberała mówi, że wpływ państwa na gospodarkę powinien być jak najmniejszy, ale z drugiej strony żyję w takim, a nie innym środowisku politycznym i wiem, że ten ultraliberalizm już no, odszedł do annałów. No bo ten doping widać w zasadzie z każdej strony. Więc myślę, że powinniśmy przede wszystkim dbać o siebie, dbać o Europę, o to, żeby Unia Europejska ekonomicznie była jak najmocniejsza, żeby była jak najbardziej konkurencyjna, żeby miała jak największe szanse w tym ekonomicznym zwarciu z jednej strony z Chinami, z drugiej strony ze Stanami Zjednoczonymi. Moim gościem był wiceminister cyfryzacji, pan Michał Gramatyka, kandydat na europosła z Okręgu Śląskiego, również z Zagłębia i ze wszystkich innych miejsc, które wymienił pan poseł i pan minister na początku. Serdecznie dziękuję panu za rozmowę i dziękuję państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam sąsiedni region Małopolski Piękny. To jest bardzo proste. Śląsk, Podbeskidzie, Ziemia Częstochowska i Zagłębie. To są historyczne części województwa śląskiego, gdzie można na mnie głosować. Wiceminister cyfryzacji, który nie powiedział ani słowa o cyfryzacji, ale też nie został zapytany, a to przecież takie ciekawe tematy. Następnym razem. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję.